Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.12.2 moda, który się nazywa Ultimate Car i dodaje nam samochodziki do naszej gry. Takie samochodziki, którymi sobie możemy spokojnie jeździć. Możemy je zatankować, musimy wytworzyć paliwo do nich itd., itd. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Dla tych z Was, którzy nie byli, nie widzieli zapisów z sobotnich live'ów, krótkie przypomnienie, są nagrody za najlepszą pracę w Teamwork, no i poszczegóły zapraszam do opisu pod filmikiem. No a teraz sobie pobierzemy i moda pobiera się z takiej strony, oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej, tak wyglądają samochodziki, no takie minecraftowe. I bardzo istotne jest to, że jak zjedziemy tutaj w dół, to jest Quick Start Guide i Crafting Recipes. Także jak klikniemy na Quick Start Guide, to zostaniemy przeniesieni na taką stronę, gdzie tutaj wszystko jest bardzo ładnie opisane, co trzeba zrobić, żeby zacząć i tak dalej, i tak dalej. Z kolei jeżeli klikniemy tutaj na Crafting Recipes, to zostaniemy przeniesieni na taką stronę, gdzie są receptury. Receptury oczywiście, jeżeli ktoś ma jej, to są w jej, ale uwaga, uwaga, receptury samochodzików są tylko i wyłącznie tutaj. Także tutaj można je sobie stąd zobaczyć. W jej tego niestety nie ma. Jej, czyli Just Enough Items. Receptura na przykład szyby już jest w Just Enough Items, ale receptury samochodzików są tylko tutaj, także trzeba wejść na tę stronę. Wróćmy do naszego pobierania, czyli tak, jesteśmy na tej stronie właśnie opisowej, nas interesuje zakładka Files, zatem klikamy tutaj i wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12.2 i tutaj stąd poprzez kliknięcie na tę strzałeczkę w dół pobieramy najświeższy plik na interesującą nas wersję. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. I tutaj też jesteśmy na stronie opisowej. Klikamy na zakładkę Files, jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12.2 i tutaj stąd poprzez kliknięcie na strzałeczkę w dół pobieramy drugi potrzebny nam plik. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.12.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne tuty 1179. I uwaga, ja w tym filmiku 1179 instaluję Forge'a z końcówką 2486, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2655 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Z kolei, jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Minecraft mody i SK Launcher, jak zainstalować launcher non-premium, SK Launcher i mody. Oczywiście link do tego filmiku jest również w opisie pod filmikiem, który właśnie oglądacie. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować te dwa pliki? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasze pobrane pliki do folderu mods. Jeden i drugi. Są obydwa w folderze mods, jest zainstalowane. Zamykamy i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Ja, jak widzicie, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2655, tak jak mówiłam. Gdyby się okazało, że tutaj nie jest wybrany profil z Forge'em, to klikamy na strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em. Po czym klikamy Play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. Zanim nam się uruchomi strona startowa, zapraszam Was do mojego sklepu na www.napis.kapsel.pl po koszulki i inne gadżety. Ok, mamy stronę startową, wchodzimy w mods i mamy redstone flux i mamy car mod. Ok, gotowe, wchodzimy w single player
i gramy w naszym wybranym świecie, albo sobie tworzymy na przykład świat płaski, żeby mieć płaską powierzchnię do jazdy samochodem. Ja tam sobie tutaj na mój światek wchodzę wchodzimy w E jak ekwipunek, no i na końcu mamy itemy z tego moda. Tu mamy na przykład body part, czyli no samochodzik, jego karoserię, o, na przykład. Tutaj mamy oil mill, tu mamy fuel station, czyli to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby obsługiwać nasze samochodziki. To się robi tak, że trzymam nad tym strzałkę, klikam R jak robak. No i tutaj mamy trochę żelaza i piston. Tutaj mamy blast furnace, trochę żelaza i furnace. Tu mamy jakiś bug mix reaktor, trochę żelaza, trochę tank i taki control unit. Control unit to jest trochę żelaza, trochę redstone'a i sand. Tank to jest trochę żelaza, trochę szkła i tak dalej, i tak dalej. Co nas interesuje najbardziej, to zrobienie samochodziku oczywiście. Czyli samochodziki się składają z kółek. Kółka się robi w taki sposób. Trochę wełny i iron. Kółka potem się łączy w axle, czyli takie osie. Już po prostu złączone kółka. To się robi z dwóch ironów. Oczywiście silnik musi być, jest trzycylindrowy, sześciocylindrowy, trzycylindrowy ma takie, trzy cylindry i trochę flinta, trochę irona, trochę irona. Cylinder się robi tak, w ten sposób. Trzeba mieć siedzenie oczywiście, trochę wełny, trochę desek. Trzeba mieć szybę, sześć szybek. Co jeszcze trzeba mieć? Trzeba mieć bak do paliwa, tak to się robi. Tutaj jakiś control unit też trzeba mieć, oczywiście można mieć kanister i tak dalej, wszystko tutaj można się dowiedzieć, ale tak jak wspomniałam, nie można się dowiedzieć, jak się robi samochód, bo to trzeba wejść na tę stronę, o której wspominałam na początku. W każdym razie z tej strony wyczytałam sobie, z tego quick guide'a, że musimy mieć car workshop. To jest, tak się to robi, jedną sztukę i musimy mieć 8 sztuk do tego car workshop part. Tak to się robi. Ok, 8 sztuk. 8, ok. No i to sobie robimy. Tutaj wsadzamy to i naokoło tego te 8 sztuk. Mam łopatkę, co się będę męczyć tutaj. Ok, teraz te 8 sztuk tutaj wsadzamy. Ok, mamy i to jest coś, na czym możemy zrobić samochód. Tutaj nie możemy go zrobić, a tutaj możemy. Klikamy na to prawym przyciskiem i tutaj możemy sobie właśnie stworzyć samochód. Wtedy mogę go zespawnować, albo jak już jest zepsuty, to go zreperować tutaj możemy. Zatem zespawnujmy sobie samochód. Tak, samochód potrzebuje dwa kółka, cztery kółka znaczy, ale takie już połączone. To sobie spisałam po prostu, co muszę zrobić z tamtej strony oczywiście. Silnik trzycylindrowy, bo to mały samochodzik będzie. Szyby oczywiście potrzebuje, siedzenie, bo to jest jednoosobowy, więc jedno. Bo są też dwuosobowe. Potrzebuje bak paliwa, potrzebuje control unit. I tutaj potrzebuję jeszcze skrzynkę, no bo musi mieć bagażnik. Ok, no i potrzebuję jeszcze, potrzebuję jeszcze oczywiście karoserię, czyli weźmiemy sobie raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, tu i proszę bardzo, mamy samochód. Klikamy spawn car i zamykamy to i mamy zespawnowany samochodzik. Śliczny taki, ach, ach, ach. No wchodzimy do niego przez kliknięcie i jesteśmy w środku. Ta-dam, ta-dam. Bardzo ładny samochodzik. Ok, jak jesteśmy w środku, to możemy sobie kliknąć i jak informacja. I wtedy mamy tutaj różne informacje. Dostajemy nawet kluczyki do samochodu.
dwie sztuki w razie jakby się zgubiły. Tu, aha, i jeszcze tutaj jest 10% zatankowane, także jak sobie jeszcze nie zrobiliśmy właśnie stacji benzynowej, to czas najwyższy, bo te 10% nam się zużyje i nie będziemy mogli jechać. I teraz tak, żeby ruszyć tym samochodem, to musimy uruchomić silnik. A żeby uruchomić silnik, to musimy kliknąć na R jak robak, który jest domyślnie przypisany właśnie do tego, żeby uruchomić silnik. Ja oczywiście mam R jak robak zajęty, zatem wchodzę w Options, w Controls i gdzieś tu na końcu. Just enough items. Halo. Gdzie tutaj mamy? Samochodzik jest car. Gdzieś tu na końcu właśnie jest start car engine. Jest przypisane R jak robak. Ja tutaj przypiszę sobie K jak kluczyk, żeby przekręcić kluczyk. Don. No i teraz mogę uruchomić tenże samochód. Klikam K jak kluczyk. I zadziałało. Tutaj nam się pokazało, że mamy zerową prędkość. No i jedziemy sobie normalnie WSAD. Możemy sobie powolutku ruszyć. Możemy sobie skręcić. I pojechać sobie na pustynię na przykład. I sobie kółeczko zrobić. Nawet zabiliśmy stworka. I do tyłu oczywiście. I w bok. I do przodu. Dobra, i teraz sobie możemy wyłączyć silnik, czyli znowu klikamy K jak kluczyk. I się wyłączył. Możemy wyjść przez Shift. I co najfajniejsze teraz, możemy sobie wziąć kluczyk do łapki. I uwaga, uwaga. To jest najlepsze w tym samochodzie. Dobra. No, czyli jak widzicie, mont działa, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jak jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pl. Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie i nie zapomnijcie o wpadaniu na Discorda, jak również o wpadaniu na live'y, które są zawsze w środę i w soboty o 20. No i też zapraszam Was do mojego sklepu na www.napis.kapsel.pl. Także tymczasem trzymajcie się, pa!